Świat się skończył. Harley na prąd. Wreszcie jakaś rewolucja w Harleju, człowieku. Wreszcie coś się wydarzyło. Ktoś, jakaś młodość doszła do Harleja. I umarł normalny Harley. Nie wiem, czy umarł normalny, ale to jest duży krok do tyłu. Do przyszłości. Do czystości. Lifewire, czyli kabel życia. Albo żywy kabel. Bardzo szybko jeździ, więc to jest jego ogromny plus. Ale Harley nigdy nie był szybki. No dobrze, ale ten jest szybki. Bo to jest nowa generacja Harley. Szybki to znaczy jaki? Bardzo szybki. Dokładne dane. Dokładnych danych ci nie podam. Wsiada i się przejedzie. Ale w ogóle fajny bardzo. Nie, super jest, naprawdę. Tylko taki Harley, do którego nie pasują żadne wydechy. No nie pasują wydechy. Nie ma wydechów. A i filtra powietrza fajnego? Nie ma. To już byli o tym silniku. Co tam jest w ogóle? Tam jest akumulator i to jest pojazd elektryczny napędzany ogromną siłą prądu z akumulatora. Samych elektronów? Tak jest. Wszystko ampera godziny? Tak. Proszę Ciebie, a jak jeździłeś? Jak się tu jeździ? Jeździ się bardzo fajnie, bardzo wygodnie, jest bardzo zrywny. No i to, co jest istotne, rusza jak rakieta. Mogę to porównać do rakiety. Tylko hałaby cicho. No, ale jest jak jest. Za to ptaszki słychać. Ciekaw jestem, czy Janek by tak samo powiedział o innym elektrycznym motocyklu, czy tylko Harley go tak kręci. A mnie na pewno kręci taki fajny chopper na shovelheadzie. No, trudno to zrobić. Postawiłbyś go, czy byś tym jeździł? Jeździłbym oczywiście, a wiesz skąd nazwa shovelhead? Wiem, od łopaty. Od łopaty. Jaki Suszcz, czyli Marcin Suszczewski, dał mi znać, że jest rocznica rozpoczęcia produkcji WSO. Piękny przykład farmerskiego Fiata, pick-upa, lowridera. Jak też wersji bardziej użytkowej, klasycznej. Takiej jak wyjeżdżał z fabryki. No, chyba nie na tych kołach. I tu piękny M20, czyli coś, od czego się zaczęło. Czyli radziecka pabieda w wersji Warszawa. To jest cywilny ambulans, czyli K wersja kombi. Czyli station wagon. Na początku lat 90., naprawdę na samym początku, tygodnik Motor, jeszcze wtedy będący w rękach dziennikarzy tygodnika Motor, to było bardzo dawno temu. To już kawał historii. Zapragnął stać się jednostką dochodową i przemysłową. To się czasem gazetą zdarza. Nie. I pomysł był taki, żeby sprzedawać takie duże Fiaty. A dokładnie takie, bo wtedy na końcu produkcji było bardzo dużo takich bordowych. Składałem sam już osobiście, no bo z technikum skończyłem, także troszkę, mówię, lewych rąk nie mam. To nowe, to jakiś plastyczek nowy. Te rzeczy, które były popękane, wypłowiałe, wyblaknięte, starałem się kupić i te, co się dało kupić. I dało się jeszcze kupić. Rozcięłem wajchę skrzyni biegów, która tam jest do tego, gdyż chciałem założyć mieszek. Ja mówię, no nie ma takich tej gałki. Ile ja obdzwoniłem wolnozbytu w Warszawie i w okolicach i dostałem używaną gdzieś właśnie tą gałkę, bo długą, tak, no, długą, tak, właśnie, tak, bo krótkie polezowskie są, a to jest ta długa, tak.
tutaj wspomnienie fabrycznego teamu rajdowego OBRSO, czyli Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Osobowych, Polonez 2000. A na tym Polonezie autograf szefa OBR-u, czyli Andrzeja Jarzewicza. Piękna dynia z pięknym połączeniem kolorów. Pomarańczowy nadwozie i bordowa kapitelka. Chyba sam pan jest pomarańczowy. To nie jest pomarańczowy, tylko dyniowy. Piękny kolor, bo taka była właśnie radość lat 70. To był przecież najbardziej pożądany kolor karoserii Bahama Yellow. Polonez, czas zacząć. Tak, z Polonezem była taka śmieszna historia. Taka, że tato odbierał Poloneza tu, w FSO i przyjechał na wyznaczony termin i godzinę i pan go prowadzi i otwiera taką dużą, ojciec mówi, halę i mówi, pan sobie wybierze. Ojciec tak zagląda, mówi, ale co on sobie wybrać? No proszę sobie wybrać, a w środku stoi jeden samochód. Proszę sobie wybrać, czy pan go bierze, czy nie. No, tata wziął, no bo co? Fajnie. Ale mógł nie wziąć. Miał wybór, mógł nie wziąć. Jak byłem dyrektorem, znaczy jak byłbym dyrektorem, to bym był wożony Germanem. To nie było FSO, ale to, o czym my mówimy, przecież to jest Mercedes 140. W tamtych czasach socjalistycznych to dyrektorzy byli wożeni albo sami jeździli takimi Fiatami. Marzenie każdego faceta. Fiat 132. Jako prezesa woziliby mnie chyba taką limuzyną. A ja jako były prezes bym w to nie wsiadł. Jak pan określił tę imprezę? Chyba nawet taki spóźniony o 10 dni święto zmarłych samochodów. Samochodów, niestety. Niestety. Szkoda.